Telewizja Regionalna Krajna TV. Najbogatszy pakiet telewizyjny przez pierwsze 3 miesiące w cenie. Internet światłowodowy już od 23 zł miesięcznie. Przed telewizory zaprasza firma Redbee, właściciel telewizji regionalnej Krajna TV. W gminie Sępólno-Krajeńskie ta decyzja budzi wiele wątpliwości. My oczywiście będziemy się przygotowywali do otwarcia przedszkoli i Centrum Małego Dziecka i Rodziny w naszej gminie, natomiast na pewno nie od 6 z wielu powodów. Przede wszystkim boimy się tutaj, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego. Nie ma żadnych precyzyjnych wytycznych, które by mówiły, na jakich zasadach należy dzieci do tych placówek przyjmować i jakie warunki należy zapewnić, żeby zminimalizować niebezpieczeństwo zarażenia się. Naszym zdaniem nie da się całkowicie wykluczyć takiego zagrożenia, ponieważ dzieci nie są na takim etapie rozwoju, gdzie będą mogły na przykład przestrzegać zapisów o niegrupowaniu się i tak dalej. Wiadomo, że też wszystkie sprawy dezynfekcji, zabezpieczenia wśród dorosłych można wprowadzić, natomiast dziecko w wieku przedszkolnym czy w wieku żłobka nie jest w stanie dochować żadnych reżimów sanitarnych i dlatego tutaj będziemy chcieli jeszcze tę sprawę dopracować, dopominając się o precyzyjne warunki, na jakich możemy dzieci do naszych placówek przyjąć. Jedno jest na dzisiaj już pewne i przesądzone, że na pewno nie będzie też możliwe przyjęcie wszystkich dzieci, które do tej pory uczęszczały do przedszkoli i żłobków. Tutaj ograniczenia ilościowe na pewno jakieś będą i to powoduje kolejne u nas problemy i wątpliwości, bo teraz powstaje pytanie, komu na przykład możemy zapewnić opiekę dziecka w tych placówkach, a komu niestety będziemy musieli odmówić. Więc sugestie są takie, że w pierwszej kolejności powinny być przyjęte do tych placówek dzieci osób pracujących. Ale tutaj zakładając, że większość tę pracę ma i chciałaby dzieci oddać do przedszkoli, sytuacja się komplikuje, ponieważ wiadomo, że wszystkich dzieci nie możemy ze względu właśnie obostrzeń sanitarnych przyjąć do tych placówek. W związku z tym powinna nastąpić jakaś weryfikacja. Kolejne sygnały, jakie otrzymujemy, są takie, że w pierwszej kolejności powinny być to dzieci rodziców, którzy pracują w tych zawodach, które są niezbędne, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem, czyli tu służba zdrowia, policja, ośrodek pomocy społecznej, ale generalnie każdy może udokumentować, że musi pracować ze względu na to, że walczymy powiedzmy z tą pandemią, więc sytuacja jest bardzo skomplikowana. Naszym zdaniem należy tutaj jeszcze wypracować właśnie z władzami też sanitarnymi sposób i metody, na jakich będziemy mogli zapewnić w miarę bezpieczeństwo w naszych placówkach. Chociaż powtarzam, nie do końca da się wykluczyć w 100%, że nie dojdzie do jakiegoś zakażenia. Musimy po prostu mieć jak największą wiedzę, jak najlepsze możliwości, żeby przyjąć dzieci do żłobka i do naszych placówek przedszkolnych, żeby nie narazić nikogo na zarażenie się. Odnośnik jest taki, że zalecenia ma wydać te sanitarne, główny inspektor sanitarny poprzez współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej, jeżeli chodzi o przedszkola i z Ministerstwem Polityki Społecznej, jeżeli chodzi o żłobki. Druga ścieżka to jest taka, że szczegóły już w konkretnych gminach mają być wypracowane z lokalnymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi i będziemy chcieli z tych ścieżek skorzystać i na pewno chociaż samo to, że na dzisiaj tego jeszcze nie ma, powoduje, że na pewno w przyszłym tygodniu tych placówek nie otworzymy. Myślę, że to jest jeszcze też za wcześnie. Będziemy mogli mówić pewnie o drugiej połowie albo pod koniec maja.